Zobaczcie tylko, kto koło mnie stoi. Jaka piękna dziewczyna w ubranku czarnym, ale jej włosy blond i ta buzia, te oczka, usta, jaka pięknusia. Ale dzisiaj z nią będziecie się ścigać na apeczkę w górę. Poczekaj, Lemon Demonko, bo to jest moja dziewczyna. Zobaczymy, czy wygracie z nią wyścig. Ty będziesz szybszy klikający apeczkę w górę pod tym filmem, czy ona podbiegająca do mnie. Sprawdzam. Za 3, 2, 1, start! Lemon Demonko, biegnij, dawaj, go, 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 zobaczymy, kto będzie szybszy. Widzowie, klikajcie łapeczkę. A już nie zdążyliście, dobiegła. Ona tak szybko biega tymi swoimi nóżkami. Hulala. No nie wiem, czy ktokolwiek mógł z tobą wygrać, napiszcie to w komentarzu. Ale teraz przechodzimy do rzeczy. Do tych drzwi, które prowadzą do prawdziwego świata, prawdziwego życia. Przechodząc przez nie, możemy się teleportnąć. I mam taki pomysł genialny, aby tam wrzucić moją dziewczynę Lemon Demonkę. I ona się pojawi u mnie w prawdziwym życiu, a nie w grze. I zobaczymy, jak wygląda, jak się prezentuje. Ciekawe, czy będzie moją dziewczyną w prawdziwym życiu. I dawajcie, wepchnijmy ją tam. Lemon Demonko, musisz przejść przez te drzwi. To naprawdę działa, widzowie. Ja wczoraj wam to pokazałem. To jest przejście. Hagi Wagi wtedy przeszedł i też dał radę. A widzicie, tu zanika. Tu już nic nie ma. Ale jak już się wejdzie w te drzwi, to się pojawia w normalnym świecie. Ona pisała coś, jeszcze zanim przeczytamy, to subskrybujcie mój kanał, jeśli jesteś nowy, nowa, no to kliknij czerwony przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem, wbijamy 1 000 000 subików, udostępnijcie ten filmik koledze, koleżance, to naprawdę będę wdzięczny, pamiętajcie o tym jednym subiku, no co ci szkodzi kliknąć, plose, ładnie, dzięki. Dobra, i patrzmy, co napisała, my ciebie wrzucamy, nie mnie. Co? Nie, tylko ciebie trzeba wrzucić, chodź tutaj, ja cię zaraz popchnę. Weźmy, o jak mi odbija tym patykiem, jakiś ma zaklęty patyk dobry, odpychający, jakiś dobry odrzut. I ja ci dam, chodź tu, musisz no nie chcę wejść. No Lemon Demonko, czemu? Ja cię nie okłamię, widzowie to też widzieli. I ja tak samo, serio, jak tam wejdziesz, to będziesz u mnie, zobaczymy się na żywo, a nie w grze, to będzie super. Ja jestem tak ciekawy, jak ty wyglądasz na żywo. Ona pisała, nie ufam tobie. A dlaczego? Czemu tam nie chcesz wejść? No jak ja mam ci to udowodnić, no? To serio, działa, może wrzućmy coś i pójdziemy. Zaraz odpalę kamerkę w prawdziwym życiu i wam to pokażę, widzowie. O, znowu coś piszę. A tu są kolejne zdjęcia Hagi Wagi, które robił z koło mojego domu. Tutaj mamy mopa, tutaj wycieraczkę do butów, tutaj jest moje podwórko, obok dom, krzaki, tak samo klamka od moich drzwi, ale te zdjęcia nie działają. Tylko te działają, do tych jak się wejdzie, to się pojawi. Ona pisała, jak to działa? Wrzuć to do środka. Co to jest? A czekaj, latarka? Chcesz, abym wrzucił latarkę do prawdziwego życia? I zobaczył, czy tam się pojawi? Okej, nie ma problemu, dobra. Latarka, no to możemy zobaczyć. Napisała tak, a wtedy wejdziesz. Obiecujesz? Jak to będzie działało, to wejdziesz. I wtedy się pojawisz u mnie. I wtedy ja ją nagram. I nagramy filmik, widzowie, i zobaczymy, jak ona wygląda. Ona pisała, może. Dobra, to się zgodzi, tak jest. Okej, to wrzucamy, widzowie, latarkę za te drzwi. Uwaga, z rozpędu, z rozbiegu. I rzucam, patrzcie. Bum, poleciała. Ej, czekaj, kliknąłem to? Nie to kliknąłem. Aj, nie udało się, czekajcie. Nie ten przycisk. Dobra, teraz mi się uda. Dobra, ogar. Mocny rozpęd i teraz biegnę. Uda się, wyrzucam ją. Pum, poleciała. Widzieliście? Wchłonęły je drzwi. Normalnie. I zobaczmy, czy jest latarka. Zobaczmy. Nie ma latarki. Zniknęła. Tak, to działa. Teraz jest w prawdziwym życiu. Lemon Demonko, ja odpalam kamerę i idę po tą latarkę. Ja ci zaraz ją pokażę. I wybiegamy teraz z pokoju do tych drzwi, które się znajdują w prawdziwym życiu. O, tam na dole. W tym kierunku zaraz pójdziemy, ale jeszcze na szybko chciałbym was zaprosić na mój sklep SmileStyle po takie minki, naklejki lub opaski, które mają tutaj nazwę Team SmileSlow. Kto jest, to zapraszam na SmileStyle. Nawet z taką minką na odwrocie. Jaka słodka, tak jak wy, widzowie. Ojeju, kto by chciał, to zapraszam. Link pierwszy będziecie mieć w opisie. Tam też są koszulki, kubki. Tutaj wam wyświetlam na środku ekranu. Także pamiętajcie, smilestyle.pl. A ja już schodzę po schodach. A jeszcze dodatkowo będę kurierem przez kilka dni. Dostarczę 3 losowe paczki i nagram z tego filmik, jak dowiozę wam zamówienia. I tu są te właśnie drzwi do prawdziwego życia. Bynajmniej tak w Minecrafcie jest zdjęcie.
I zobaczymy, otworzymy teraz, bo jestem oczywiście zamknięty, bo się boję trochę. No ale, ale teraz przejdziemy, już koniec śmiechu. Otwieramy i zobaczmy, czy ta latarka tam będzie. Lub może coś innego. Czy to działa? Bo ja znowu nagrywam w nocy, to nie jest dzień. Mamy gdzieś koło 21. Dobra, 3, 2, 1. Okej, drzwi się otwierają. Zobaczmy, czy jest. I jest, zaraz, to latarka czarna. Ale tamta nie była czarna. To jakaś jest inna latarka. Czy działa? Czekaj, sprawdźmy ją. Uwaga. Działa! Ale kucacku widać. Ty, będziemy mogli zobaczyć Hagiwagi i pójść poszukać. Ale tu latarka się pojawiła w tym miejscu, jak wczoraj inne rzeczy. Przykładowo też papier był. To, co rzucałem w Minecrafcie, to się pojawiało tutaj XD. Nie, coś z tymi drzwiami jest nie tak. Albo to przez Hagiwagiego. Nie wiem, ale to coś się pojawiło. Może ta postać niebieska gdzieś tutaj jest. Zaraz sprawdzimy ją poszukać dzięki tej latarce, przyda się. Ale teraz szybko pobiegnijmy do Minecrafta, do kompa, aby Lemon Demonce to pokazać, że to mamy i żeby ona przeszła teraz przez te drzwi. I zobaczymy, czy ona się pojawi w prawdziwym życiu, bo ja chcę tak szybko, tak bardzo zobaczyć ją. Okej, jestem, dobra, wróciłem, Lemon Demolko, to działa, mam latarkę, pojawiła się, tutaj przed sobą, ja świecę nią. Lemon Demolko, teraz ty musisz wejść przez te drzwi, ciebie tam wrzućmy, a nie latarkę czy inny przedmiot, teraz pora na twoją kolej i zobaczymy, co się stanie, ja wtedy otworzę drzwi i może ty będziesz tam stała, taka piękna blondynka, ale będzie super. Co napisała? Okej, to wejdę, ale najpierw muszę ci coś pokazać. Okej, ona napisała, że wejdzie, ale coś mi chce pokazać. Nie, ty pewnie kłamiesz. Zaraz cię tutaj siłą spróbuję wrzucić. Chyba, że... Ej, czekajcie, zapomniałem o jednym. Przecież ja mam eliksiry miłosne. Ej, dwie sztuki. Dzięki takiemu eliksirkowi ona może się ponownie we mnie zakochać. No właśnie, dajmy jej to do wypicia. Mam serduszka. I wtedy będzie się mnie słuchała. I wtedy wejdzie do tych drzwi. O, Lemon Demonko, mam piciu, nie chcesz się czegoś napić? To jest bardzo fajne, smakowe. Patrzcie, tu jest jedno serduszko, a tu jest drugie serduszko. To są takie eliksiry. O, uderzyła mnie. Czemu nie chcesz się napić? Chodź za mną. O, dobra, ale to tam wypijesz zaraz, tak? Fajny eliksir mam. I wtedy będzie się we mnie kochać, a ja w niej. Chodź, oła, uderzyłam jeszcze, dobra, idę. Czekaj, schowam to na razie. Weźmy, dajmy to w jedno miejsce. Zaczekajmy, bo coś tam chcę pokazać. Gdzie mam iść? W którym kierunku? Okej, tutaj za drzewo? Co ty mi chcesz pokazać? Ej, nie widzę tu nic. Gdzie ty mnie prowadzisz? Do jakiejś za drzewa? Co, ty chcesz uciekać? Kryć się? O co tobie chodzi, Lemon Demonko? Co? Ej, ona się kryje. Albo się boi może. Ona nie chce wejść do tych drzwi. Kłamałaś. No chodź, Lemon Demonko, wracamy. Dawaj. Tam do tych drzwi, patrz, one są takie wielkie. Musimy tam wejść. To Hagiwagi wyszedł, patrzcie widzowie. Wyszedł z drzwi. Niszczy tabliczki. On jest w grze, wyszedł z prawdziwego życia. Patrzcie, to on, Hagiwagi. A co wybiegnął? Lemon Demonko, uważaj. Zostań tam pomiędzy drzewami. Zaraz, patrzcie. Jest we własnej osobie. To on wyszedł teraz z prawdziwego życia. To on może powracać i tam z powrotem wracać. O, idzie gdzieś. Czekajcie, podąża na lewo. Lemon Demonka tam się kryje za drzewami. Nie wychodź, Lemon Demonko, teraz uważajmy. On czyta coś, a nie, przechodzi, niszczy diamenty. Ale z tych drzwi normalnie wyszedł. Teraz on jest w grze i gdzieś idzie. Chodźmy to zobaczyć szybko, czego on szuka i po co on wyszedł. Czekajcie, gdzieś on idzie. Uuu, ale to bardzo ciekawe. Chciałem tam wrzucić Lemon Demonkę i akurat on musiał wyjść. Ej, on, już rozumiem, u nas jest noc. On bierze latarnię specjalnie, żeby oświetlać to w nocy. Jak ja mam latarkę, to on też pewnie po latarkę przyszedł. A, już rozumiem. I patrzcie, matę. I to będzie świeciło w nocy. Okej. Idzie gdzieś z nimi. Czekajcie. Gdzieś podąża, patrzy się, przygląda, jakby coś jeszcze szukał. Ja chodzę z tyłu za nim, żeby mnie tylko nie zobaczył. Weźmy go, śledźmy. Ciekawe, co on chce teraz zrobić. O, stoi, wziął wagonik. O nie, na wagoniku se pojechał. Ej, a ja czym mam jechać? Nie mam wagonika. O, problem mamy. No nie mam, żeby jechać. Dobra, biegnijmy. Ale on powoli jedzie. Tak powolutku bardzo. Dobra, wyszedł. Wagonik. Teraz biegał. O, rozpędził wagonik. Co, przyspieszył? Czekajcie, gdzieś jedzie. Na wagoniku sobie. Z latarnią. A ja, o, wysiadł, dobra. Podbiega, znowu popchnął go. I próbuje jakby wskoczyć ponownie. Patrzcie, co on robi. Przyspiesza i jeszcze szybciej leci.
Dokąd? Czekaj, czekaj. Za daleko, ej, oddalamy się od tych zdjęć. Tam Lemon Demonka została moja dziewczyna. Opuścił wagonik, dobra, idzie w innym kierunku. Dalej z te latarnie. Może on szuka jakichś rzeczy z Minecrafta, które chce wziąć do prawdziwego życia. No, to by się wtedy zgadzało. Czekaj, poszedł gdzieś w kierunku, skacze. O nie, tylko nie to, to Kissy Missy. Skacze razem z nią, przywitali się. To też jest taka niedobra postać, ale to jest dziewczyna, kobieta. A on jest mężczyzną i wiecie co teraz, patrz, rzucił jej też, mają latarnię w czwórkę. Cztery, pa, biegną, podążają, wracają z powrotem. O zaraz, o co tutaj chodzi? Dlaczego on po nią przyszedł? I czemu idą we dwoje? Dobra, chodźmy, śledźmy, na razie nie wyskakujemy, żeby mnie tylko nie widzieli. Idziemy za nim, zobaczymy co oni chcą tam wyprawić, wiecie, dalej, nie? Ale biegną z tymi latarniami, żeby oświetlać. Cztery sztuki sobie wzięli, jak oni biegną szybko, tak dziu, popikalają sobie. Ona różowa taka ładna jest, nie? O, trzymają się? Czy uściskują się? Albo wymieniają, czekaj, co nie, postawiają teraz? Żeby coś oświetlić może, coś chcę pokazać, pa, trzymają się za rękę? Oni są parą! Albo rodziną, nie wiem dokładnie. Albo to jest jego dziewczyna, albo siostra. Nie wiem, widzowie, jak wy wiecie, to napiszcie mi w komentarzu, czy to jest siostra, czy dziewczyna. O, obróciła się, mogła mnie zobaczyć. O nie. Bo ona się obróciła w lewo jakby, do tyłu. Ale nie przejęli się mną. Idą dalej prosto. Ej, czy oni czasami nie idą do tych zdjęć? Nie, tylko nie tam, tylko nie do tych drzwi. Tylko nie z nią. Ich jest dwoje, ja nie mogę tak wyskoczyć, widzowie, bo oni mi coś mogą zrobić. Pokazują coś do siebie, patrzcie. Jak nawalają, on ją prowadzi gdzieś. Ale zaraz, dokąd? Nie, tylko nie do tych drzwi, nie do tych drzwi. Patrzy się na nie. Spójrzcie, on jej coś każe, chyba tam wchodzić. Nie chcę Kissy Missy, nie, żeby ona tylko nie była w prawdziwym życiu. Przeszła. No to mamy teraz problem. Kissy Missy poszła do prawdziwego życia. On jej pokazał, żeby tam weszła. Ona może być teraz na dole, u mnie, w prawdziwym życiu, przed drzwiami. O nie, ich będzie więcej u mnie. Tylko nie jego dziewczyna, albo tam rodzina. Tylko nie to, idzie znowu gdzieś, po coś innego. A teraz jak to wyłączyć? Jak po nią, jak ją wrócić? Ej ty, Kissy Strissy, wypadł z tych drzwi, nie wchodź do moich, słyszysz? Nie możesz. Ale nie słyszy mnie, nie widać jej w ogóle. A co jeśli ona na dole mnie słyszy i jest przed tymi drzwiami? Zaraz to pójdziemy sprawdzić, odpalę kamerę i zobaczymy, czy ona tam będzie. Ale jeszcze zanim chodźmy śledzić tego Hagiego Łagiego, co on jeszcze chce wziąć, wiecie? Czekajcie, poszedł w tym kierunku, bo nie widzę go dokładnie. Z tej strony go nie ma, albo się schował. A co jak on weźmie jeszcze coś innego? Weźmy to, sprawdźmy. I może rozwalimy te drzwi. Ale nie, teraz nie możemy rozwalić, bo ona tam jest. A wtedy ona by została u mnie na zawsze. Nie, tych drzwi nie możemy rozwalić. Nie. Bo wtedy oni zostaną u mnie na zawsze. Gdzie on tutaj by mógł się skryć? Może wszedł do środka? Nie, tędy by się nie zmieścił, on jest za większy. Jeju, ten słag. O, widzę go, tam jest. Czekaj, macha do kogoś. Zaraz, do kogo on tam jest? O nie, tylko nie to! Kolejny z jego rodziny! Jakiś zielony Hagiwagi! On jest niebieski! Ja nie wiem, jak on się nazywa. Tamta była Kissy Missy, a ten zielony, nie wiem, jakie ma imię. Ale już drugiego rzuca mu znowu latarnie. Czyli te, żeby świat świeciło to w nocy, żeby se oświetlali. Patrz, skacze do niego, a on to bierze. Co, wzięli, patrzcie. O nie, kierują się w moim kierunku. O nie, oni idą do tych drzwi. Czekaj, stójmy. Dobra, przebiegają na prawą stronę. Jacy oni wielcy. To kolejna postać, tym razem zielony, a nie różowy. Znowu idą do tych drzwi, do zdjęć. On nie może, nie możemy mu pozwolić. Co zrobić, szybko myślmy. Może Popita rzućmy, albo Kilofa. Nie możemy na to pozwolić. Nie, żeby tylko tam nie weszli. Ojej, on jeszcze skacze, nie możemy ich podbiegnąć. Co jest? Szybciej biegnie, szybciej Smajstą, dawaj. Nie możemy pozwolić im tam dostać się do mojego życia. Ich będzie za dużo. Wtedy to ja sobie z nimi nie poradzę. Wtedy nie mogę, patrzcie, stoją. O nie, weszł drugi kolejny, wszedli do środka w trójkę. O nie, teraz ich będzie u mnie w prawdziwym życiu trzech, cała rodzina prawie. Zielony, niebieski, różowy. Trzeba włączyć kamerkę, zejść na dół do tych drzwi i to sprawdzić, czy oni będą u mnie. A czekajcie, jest tu Lemon Demonka może gdzieś? Hej,
Dziewczyno moja, żono, Lemon Demon. O, jest! Kryła się nam dalej, była za drzewami. Słuchaj, mamy problem. Nie bij mnie. Do prawdziwego życia wyszła rodzina Hagiego Łagiego. Zielona i różowy. Mamy problem. Teraz oni tam są w trójkę. Muszę zejść na dół, włączyć kamerkę, wiesz? Ale ja jestem sam, a ich jest trzech. A co jak ich zobaczę i oni będą przed drzwiami u mnie, to ja nie dam rady samemu. Ona napisała, mogę teraz tam wejść? Nie, teraz nie możesz. Nie, bo tam jest ich zbyt wielu. Oni by mogli ciebie dopaść w prawdziwym życiu. Na razie to się ukrywaj za tymi drzewami i tam nie wchodzimy, wiesz? Lemon Demonka na razie nie może wejść, ale już chce. Widzieliście? Już chce. Tylko, że no, ale oni weszli tam w trójkę. Dobra, musimy odpalić kamerkę. Czekaj, napisała coś jeszcze. I tak wejdę, razem ich pokonamy. Łooo, ale jesteś kochana. Ona chce razem, żebyśmy ich pokonali wspólnie. Ale nie mogę ciebie poświęcić. To by było zbyt nieostrożne. Ja wejdę tam pierwszy, pójdę zobaczyć wszystko, a ty za mną po prostu zaczekaj. Zaczekaj za tymi drzwiami, idź się ukryj i Lemon Demonka tam wejdzie później. I wtedy będziemy we dwoje. O, to jest świetny pomysł. Ona pisała, no to idę się kryć. Dobra, no to idź się kryć. Okej, idź. O, a o kanale powiem jutro. A kanale na YouTube. A wiecie, że Lemon Demonka nagrywa na YouTube'a? Wiedzieliście o tym? Ona normalnie ma filmiki. Później pokażę wam jej kanał. Damy linka w opisie, nie? Ale to później, to może jutro, widzowie. Także pamiętajcie o tym i wtedy ją tam wprowadzimy. Teraz to musimy my pójść do prawdziwego życia i zobaczyć, czy oni tam są. Dobra, wskakujemy i przekonajmy się, czy będą. 3, 2, 1. I schodzimy teraz na dół. Zobaczyć, czy oni tam są we trójkę. A co jeśli ich jest więcej? O, automatyczne światło. Zawsze się zapala na czujnik ruchu po prostu. Ale zaraz. To było wcześniej zamknięte. A dlaczego zostało otwarte? Przecież to się zamyka do góry. Samo opadło? Ale niemożliwe, przecież to jest na mocnych sprężynach. Ej, coś mi tu nie pasuje. Ale tam do góry na pewno nie wchodzę. Nie. Ja idę na dół, spokojnie, do tych drzwi zobaczyć, czy oni są za nimi. Tam może do góry pójdziemy później, ale chodźmy, skupmy się. Rozejrzę się tylko tutaj po domku. Nie ma w kuchni, w pokoju, w salonie też nikogo nie ma. Okej, drzwi mam zamknięte. Sprawdźmy. Ale zamykałem drzwi. Albo nie zamykałem? Zamykałem czy nie zamykałem? Ej, co? Teraz nie pamiętam, czy ja zamknąłem, czy nie zamknąłem, ale są otwarte. Dobra, patrzymy. 3, 2, jeśli tam ktoś jest, to odezwij się! Albo odejdź, słyszysz? Hagi Słagi, wyjdę na ciebie i wezmę tego laczka, o! Tego laczka wezmę! Nie wiem, czy coś poczujesz? O, laczek, który się łamie w pół, dostaniesz z tego laczka, tego bardzo ładnego, ciepłego laczka. Bo jest zimno, przyda ci się. Dobra, no, bo rzucę ciebie. Otwieram tym laczkiem, patrz! I cię walnę nim, walnę! Jesteś tam! A masz! O nie, mój klapczyk, nie ma nikogo. Nikt tutaj nie stoi. Nie ma ich. Ale czekaj, mam latarkę, zapalmy ją teraz i zobaczmy tam w oddali. O, świece. Idealnie, widzicie? Ale kozak! Fajnie teraz. Kozacko to widać. Ej, idę po tego. To się przyda. Czekaj, ubieramy buty i weźmy, chodźmy zobaczyć na zewnątrz. Rozejrzymy się dookoła. Tylko weźmy to sobie do domciu. To się przyda. Tego nie wyrzucę. Dobra, zamknijmy tu drzwi. I Hagi Wagi, jesteś tu ze swoją rodzinką? Odezwij się. Pokaż. Wchodziłeś tutaj? Byłeś? Nie ukryjesz się przede mną. Ja tu wszystko znam. Całe moje podwórko. I nie tylko. Zobaczmy na tą stronę. Nie, nic nie ma. Ej, zaraz. Coś widzę. Na tym krzaku jest postawione. Możemy też iść w lewo z tą stronę. Albo w prawo. Albo może tam, ale tam jest bardzo ciemno. Dobra. Podejdźmy do tego. Tu jest światło zapalone. Wcześniej zapaliśmy. Ale zaraz, tu jest jakaś kartka. I widzę coś niebieskiego. Co jest grane? Ej, 00? Jakby czerwone było. O nie, tylko nie oni. Nie. Dali swoje zdjęcie z Minecrafta, z gry. A pewnie teraz są w rzeczywistości. Jeszcze ten wiatr wieje, sorry widzowie, jak coś. Ale oni, to jest z gry, to jest z Minecrafta. Ale i skąd ta kartka? Przecież jeszcze ma jakieś plamy. Tutaj spójrzcie, jakieś dziwne. Może to ktoś rysował? Co to jest? Nie wiem. Ej,
Weźmy to na razie, odłóżmy. Albo weźmy, nie, pognijmy to. Hagiwagi, nie baw się ze mną. Ja znam tu wszystko, a ty nic, słyszysz? Nic a nic. Tam jest kolejna kartka postawiona. Ale to ja tu żadnych kartek nie kładłem. Tylko jedna tam była, ale u mnie w domu, a nie na zewnątrz. Jeju, teraz zobaczmy tutaj, nikogo nie ma u góry. Może tam by wszedł. Ej, to by się zgadzało, zaraz. To dlatego tam mam u góry otwarte. On może być w najwyższym pokoju tam. I tam też jest łóżko i inne rzeczy. Byśmy musieli je otworzyć, ale dobra, to później. Idziemy teraz dalej do tej kartki tutaj położonej. Rozejrzymy się na prawo. Czy tutaj nic mi nie wyskoczy? Hagiwagi, wyjdź. Słyszysz mnie? Gdzie jesteście z tą swoją rodzinką różową? To jest jego zdjęcie! To on! I dostał się! Zrobił sobie zdjęcie. Jest w prawdziwym świecie. Czyli to oznaka, że tutaj jest. Gdzieś w okolicach, tylko pytanie gdzie? Fanie się ukrywa wraz ze swoimi. Niesamowitą mają skrytkę. Zacznijmy tutaj. Nie, tu w środku nikogo nie ma. Tu jest na zewnątrz, dobra, tu jest mój domek, nie będę wam pokazywał. Ale troszeczkę już widzieliście. Czekaj, z tej strony nic nie ma. Tutaj, widzę coś! Znowu! Ale tam jest zbyt ciemno. Nie chciałbym podchodzić, wiecie? Jest mega ciemno. Ej, na następne filmy to ogarnę lepszą kamerę, żebyście mieli taką fajną jakość, nie? Bo teraz to nagrywam z telefonu w ogóle. Ale dobra, podejdźmy do tej kartki. Kolejna, trzecia. Coś tam jest? Ale nie widzę dokładnie, podchodzimy powoli. O, teraz jakość się robi lepsza, nie? Bo mamy lepsze oświetlenie. Ale co tu jest? Co tu jest? Oni we trójkę. Brat i co? Biały kolor? Ale ona miała różowy, nie biały. Ale jest ten zielony, który wchodził, tak? Zielony. I tutaj Hagiwagi, nie wiem jak on się nazywa. A tą chyba jest Kissimissi. Tylko czemu biała? Jakby kolor straciła. Nie, jesteś tutaj? Ej, Kissimissi. Eju, jest tak ciemno. Tu widziałem, coś się mrugało tam. I tam też coś widzę. Jakaś biała kropka mruga się, widzicie? Na środku? Czekaj, przybliżę wam to. Tam, co to jest białego? Przecież tam jest las. Jakaś biała kropka, dobra, nie wiem. Chodźmy dalej zobaczyć w tym kierunku. Trzymajmy się bardziej tych krzaków z tej strony. Idziemy, wiecie, bo wtedy... Ej, słyszałem coś. Był jakiś dźwięk. A tu chyba stamtąd. I stąd też. Ej, od tej kartki. Czekaj, co tu jest napisane? Stop? Ale co stop? Nie mam iść dalej? Mam się zatrzymać? Dlaczego? To coś tutaj jest. To coś tutaj. Na pewno słyszałem. Za tym się ukrywa. Oni tam są. Są tutaj. Wyjdźcie, słyszycie? Wyjdźcie, wywalę z tego świata, wróćcie do Minecrafta, słyszycie? Wrócicie do Minecrafta! A tam jest różowe było, oni tam byli! W trójkę, nie dam rady samemu! Uciekamy szybko! Dobra, jeszcze się poślizgnął! Dobra. Bieganie po ciemku nie jest dobre. Ale dobra, ja już tam nie idę, widziałem coś różowego, nie wiem czy wy widzieliście. Oni się ukrywają w tych krzakach. Pójdziemy tam za dnia. Po nocy, jak będzie widno, wtedy wszystko będziemy widzieć. Pójdziemy tam jutro i zobaczymy, czy są w dzień. Także subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem. Tutaj macie subskrypcję, aby być na bieżąco z dzwoneczkiem. I zobaczycie jutro filmik, jak zasubskrybujecie. Zostawcie łapeczkę w górę również. A ja sobie później sprawdzę, kto subskrybuje, a kto nie. I jeszcze was zapraszam do mojego sklepu SmileStyle, gdzie macie nowe koszulki, nową kolekcję, opaski, kubki. Możecie wbić, zamówić, a do 3 losowych zamówień dostarczę wam osobiście paczki jako kurier i nagram z tego filmik. A ja idę teraz do kompa na Minecrafta zobaczyć, co tam się dzieje. Tylko jedno mnie zastanawia, czemu to jest otwarte, jak było wcześniej zamknięte? Może ktoś tam być jeden z nich? A co jeśli Kissimissi była na zewnątrz? A Hagiwagi jest w środku tam u góry? Podejdźmy zobaczyć powoli. Ej, jesteś tam u góry? Ty wszedłeś wcześniej? Słyszysz? Ej!